Pan zgodę i Bardzo możemy. mnie to Dzień cieszy. dobry, przepraszam, Dzień że dobry. przeszkadzam. Czy ja dobrze rozpoznaję Black Opsa? Tak. Witam serdecznie. Dzień dobry. A co tutaj pan robi? No, do Adasia przyjechaliśmy i tu z Kubą. Zostawiliśmy busa, żeby mu niespodziankę zrobić, bo jak tak podjedziemy busem, to on patrzy przez okno, nie? I Kubę dzisiaj ze szkoły wyrwałem. No to ma wolne dzisiaj, no, to żeby jest akcja. Uczyła Adasia, bo dostało od nas składa. I... Ale podejrzewałem, bo mówię, tu gdzieś jedziesz? No. W lasy? I mówię, tu sobie jedziemy kawałek, aha, nie? I sobie dobrze sobie dojedziemy, a że jest fajnie taki śnieżek, to... A to faktycznie, ja cały czas myślałem, że jest asfalt, nie? No to tak tutaj stanąłem przy asfalcie, nie? To mamy szczęście, nie wiem czy panowie... No ja nie kojarzę, wy tu się znacie? Znaczy ja osobiście nie, no ale kojarzę z YouTube'a. Ogląda pani? Oglądam tak sporadycznie, ale wie pan co mnie zainteresowało? Pana akcja. Z lasu na tory. A. Dlatego, że no my jesteśmy leśnikami. A to live'y pani musi oglądać. Tak. No. Po raptorku może poznać. No, pani bardziej zapadł tutaj do głowy, ale ta akcja jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Dlatego, no, że tak my się borykamy z tym problemem takich nielegalnych wjazdów, wie pan, właśnie. I chcielibyśmy trochę wytłumaczyć może, na czym polega prawidłowe jeżdżenie, tak? W nakładzie, na krosie. Ma pan trochę czasu? Jak panu się śpieszy? No mamy. Macie trochę mamy, czasu? Mamy. Może skorzystamy, jeżeli mamy już takiego gościa w swoich lasach, to może trochę opowiemy, dlaczego no w ogóle nie wolno wjeżdżać do lasu. Tak, tak. I jeszcze super. Dla pani Wicki, nie? To zapraszam tak? na spacer w takim razie. Chodźcie, przyjdziemy się, pokażę wam coś na dole. To może pochowamy tylko te Kuba, żeby nam nie ponasypywało tak, się. Tak, tak. Dobra. To później pokażemy to już, na jak. A to weź się teraz przepchaj. Dobra, kto go tu i tak będziemy zaraz. Ale kręcio. No, to jest Kuboka. No, wie pan, ja się tak może mocno nie znam, ale co to adrenalina w lesie, to wiem. Aha. Dlatego, że w różne miejsca musimy dojechać jako leśnicy, przez to, że pracujemy w lesie. Czasami w miejsca bardzo grząskie, czasami na piaski. No, ze trzy razy utknęłam tak, że rzeczywiście bez pomocy kogoś no, nie wyjechałabym. Także tutaj te nasze lasy to są w ogóle na takich wydmach śródlądowych. To są obsadzone drzewa na żywym piachu, jak to się mówi. Więc czasami te drogi są takie, że po prostu się stamtąd nie wyjedzie. Jak już się wyjedzie, to można już nie wyjechać. Z saperką sobie pomagam. Znam już chwyt, dźwig, jak podnieść samochód własnymi rękoma, bo to wystarczy tak odpowiednio wałek. Metoda taka dźwigu, żeby móc troszeczkę podnieść koło. Także są różne sytuacje. Ta adrenalina, szczególnie jak się utknie w lesie bez zasięgu, jest. A no niestety nie wszyscy mają możliwość jeżdżenia 4x4. Ja miałam Volkswagena. Niektórzy mają, ale to generalnie są nasze prywatne pojazdy. Ja miałam akurat Volkswagena Polo diesla 9.7, ale dawał radę. O. Także taka umiejętność jeżdżenia, słuchajcie, wjeżdżania. W offroadzie pani też jest. Myślę, żeby mi się to strasznie spodobało. To dlatego pani kanał ogląda, to już wiem. Myślę, żeby mi się to strasznie spodobało. No dobra, to co? Dobra. To zapraszam was, chodźcie, kawałek się przyjdziemy po lesie. A może kalendarz z 2021 roku? Kuba, no to podaruj. Jak ma? Mamy? Ale tu daj mi torbę! Ojej, ale zasypał. Najpierw, no. Ale torba tu... Ale tu nie ma plakatów. Tam są te. Tam są? No, tam są. No to podaruj. Dobra, przymknę na razie. O, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz Kuba. Jak schować, żeby to nie zamokło? To schowam do samochodu. Dobrze.
Ja mogę nagrywać tak, was? Tak, panowie ze Straży Leśnej muszą mieć możliwość w razie czego i udania się w pościg, tak? Także mają... Dużo pościgów macie? Zostawię dla bezpieczeństwa, żeby każdy widział, że ktoś tutaj stoi póki co. Dobrze, dobrze. No niestety się borykamy właśnie z tym problemem nielegalnego wjazdu. Docierają do nas sygnały mieszkańców, wie pan? Jesteście dosyć negatywnie odbierani przez to, że... Jako kładowcy i krosowcy. Jako kładowcy i krosowcy, bo tak, to robi sprzęt, robi dużo hałasu. Tak. Nie dość, że jest spłoszona zwierzyna, czyli taki przyrodniczy jakby aspekt, no to po prostu jest kupa hałasu, jest niebezpiecznie, ludzie chodzą sobie na grzyby, no i tak wjechać z całym impetem w takiego dziadka z koszyczkiem, no mało fajnie. Dlatego dzwonią do nas, że tu i tu jeżdżą kładami, zróbcie coś z tym, złapcie ich, nie? Dlatego tak ważne jest, żeby zmienić ten wizerunek. Żeby wiedzieli, że sport taki ekstremalny jest czymś fajnym. Tak, bo wie pani co, ja powiem ostatnio, nie? Były takie incydenty, że przez las przejeżdżał ojciec z synem na motocyklach i spotkali pana z psem, zwolnili, żeby mu krzywdy nie zrobić. Tak. A ten pan no, ich zaatakował nożem, pociął. Słuchajcie. Taka nienawiść się jakaś tak, tworzy. Tak. No nie, ja bym nie chciał czegoś takiego, żeby to aż, czy te linki rozwieszane na nas, nie? Tak, czy deski z gwoździami, deski to się z gwoździami. Może skończyć naprawdę niebezpiecznie, tak? Tak, tak, no ja bym tego nie chciał, no naprawdę. Dlatego... I taka nienawiść tych ludzi... Dlatego ma pan misję, ma pan zadanie do zrobienia razem ze swoimi fanami, tak. Żeby zmienić ten wizerunek. Mamy na to... Tak jak słuchajcie, Sonic. Właśnie tak. W rajdzie Dakar w 2010 roku, kiedy na swoim stroju miał napisane daj przykład, nie niż z lasu. No ja też teraz widzę, właśnie mówię, że wychodzę z lasu na tor i wszystkim to proponuję, raz, że ale jest... jedną rzecz taką mieliśmy. Jaką? No na tej małej żwirowni jak byliśmy, to kładami jechaliśmy i ktoś przechodził. No i co wtedy było? No i trzeba zwolnić, tak? Jak przyjeżdżaliście obok? Co trzeba zrobić? Nie wiem, Kuba, teraz... Coś namyśli? Coś wymyślił. Jak wymyśliłem? To było, no to miałem 110 jeszcze. Aha, 110, no to co to było za sytuacja? A, ja bym chciał właśnie, żeby wytłumaczyć mi taką rzecz. Wiadomo, no do lasu nie wjeżdżamy, nawet na drogę leśną nie wjeżdżamy. Czyli tak nie. Jak się znaki kończą, tak jak tutaj pan strażnik mówił, po prostu nie ma szlabanu, nie ma znaku, nie możemy wjechać. Po prostu musimy znać zasady, te przepisy. Zasady, jest las, nie wjeżdżamy do lasu. Las nie jest... wjeżdżamy do lasu. No tak. I teraz tak, ktoś sobie pomyśli, no tak, wjadę w tą drogę, szkody nie zrobię, może wjechać w tą drogę, czy nie? No właśnie nie może. Nie ma. Dlaczego? Jeżeli nie ma tego znaku, to jest zakaz wjazdu. Ale... I to reguluje ustawa o lasach. Ustawa o lasach. Można sobie wygooglować, można sobie to pobrać, ale tam jest napisane czarno na białym, że jeżeli się wjedzie w takie miejsce, gdzie nie ma do lasu, na drogę, gdzie nie ma tablicy, gdzie jest napisane możesz tu wjeżdżać, to jest droga udostępniona do ruchu, to grozi nam... Mandat karny od 20 do 500 zł. Ewentualnie wniosek do sądu. A także? Słyszałem, tak, wniosek do sądu i wtedy szacowanie strat, tak, jakie wyrządził dany pojazd, który... No może być wjazd bez strat, bo po prostu grzecznie przejechał, nie zrył drogi, nie zgłosił... Ale... To nie ma strat, a jeżeli zryje... To można szkodę wycenić, no i wtedy wszystko... Takie bączki na przykład, uczymy się robić bączki o, Kuba, na bączki. Drodze leśnej, no. Państwowej. No i taka droga, bo taki bączka wygląda szczególnie. Nie, to dobrze, że ja ten, bo ja to jestem wariat. Jak już usiądę z Kubą na tego kłada, to same bączki bym ale robił. Ale słuchajcie, tylko. To nie jest tak, że my teraz idziemy po drodze i ona sobie tutaj, ta droga powstała sobie sama. Nie. No nie. Często jest, ja wam już mówiłam, że my jesteśmy, często to są piaski, nie? Tak. Że po prostu byśmy utknęli jadąc tą drogą. My nawozimy gruz na tą drogę.
przyjeżdża ciężki sprzęt, rozwozi, rozwałkuje. Czyli koszty, to są ogromne koszty, żeby utrzymać po wiośle. Znam te wszystkie kolejne, musi przyjechać równiarka. Mamy taką równiarkę i ta równiarka jeździ. Leśna do naprawy dróg. O, też bym mógł. Czyli jak ja bym wam niechcący zniszczył coś, to musicie remontować. I wtedy mnie takimi kosztami obciążycie. I to są koszty. Ale mi się wydaje, że każdy ma jakieś mniej więcej pojęcie o tym, ile kosztuje załatanie dziury, czy w ogóle zamówienie jakiegoś sprzętu, żeby właśnie coś wyrównać, coś zrobić. Ja właśnie wiem, bo... Ale teraz dlaczego dla nas to jest takie ważne? Jak myślicie? Dlaczego? Jak myślisz? Dlaczego tak leśnikom strasznie zależy na tym, żeby wszędzie dojechać w tym lesie? Macie jakieś pomysły? Znaczy, żeby dojechać. No właśnie nie wiem, po co wy macie dojechać? Powiem wam, nawet jak zobaczycie sobie na mapy, że trochę drogi to jest taki jak układ krwionośny. Mhm. Nie? Trochę do tego lasu. To znaczy tak, my przede wszystkim zajmujemy się ochroną lasu. No właśnie, co może lasom zaszkodzić? Na przykład... Ogień. Na przykład ogień. I teraz tak, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że gdzieś tam w środku lasu zaczyna się palić. Tak? No musicie dojechać. Musimy dojechać, ale musi ciężki sprzęt dojechać. No bo skąd tą wodę wziąć nagle? Jak to nagle zgasi? No słuchajcie, w mieście to jest nie problem. Hydrant rozwijamy i raz, dwa. No tak. A w lesie? A słuchajcie, to są sekundy. To jest wszystko często, jak się już pali, to jest sucho. To wszystko jest drewno, to wszystko jest łatwopalne. No właśnie, też dlatego są te ostrzeżenia. Jak jest sucho, nie ma ściółka, jest... Może być nawet zakaz wstępu do lasu, tak. Nawet pieszo, tak? Już pomijając wjazd, tak? Także to jest bardzo ważne. Teraz tak, jak myślicie, czy leśnik zna ten las dobrze, czy tak, jak uważacie? No, że zna. Zna bardzo dobrze. Myślicie, że jak na przykład ktoś chce zrobić akcję, pojeździć sobie po lesie, a nikt mnie nie zauważy. Leśnik zawsze zauważy, bo zostawicie ślady. No tak. A on jest w lesie bez przerwy. Może nie jak, być akurat w tym jak miejscu. Jak Indianin. Tak, trochę tak. No. I teraz tak, on wie, on każdy zakamarek tego lasu zna. Chociaż ten zakamarek nie jest wcale taki mały, bo ma od 1,5 do 2000 hektarów czasami. Ojej. Ale on ten każdy zakamarek zna właśnie po to między innymi, żeby jak się pali, żeby wiedzieć, gdzie dojechać, żeby... Wyobraźcie sobie, że jedzie 10 samochodów strażackich i nagle stoją. Nie przyjadą dalej, bo koniec drogi, bo jest rów, bo jest... Nie, leśnik właśnie po to jest, żeby prowadził, którędy mają dojechać. Zna każdą drogę w lesie. Ale teraz, no dobrze, no każda droga w lesie, ale są takie fragmenty, na przykład bagniska różne, takie bardziej mokre rzeczy. I na przykład leśnik też wie o nich, dlatego że to są najcenniejsze miejsca w leśnictwie. Bagniska, czyli duże rozmnażanie zwierząt, tak? Po pierwsze, tam są ostoje, tam są zwierzęta, jest cisza, spokój, bo tam ludzie zazwyczaj nie zachodzą, więc one sobie często śpią, to jest ich jakby ostoja, ochrona taka, taki prawdziwy dom. A poza tym są tam gatunki, które są chronione. Dlatego, że jak się idzie, to w tych miejsc nie ma dużo. Pewnie sami czasami może szukacie dla takich wrażeń, tak? Żeby... Nie. Nigdy. Dajmy, żeby tak wszyscy myśleli, jak wy. Nie. Dlatego, że to są najcenniejsze rzeczy. A słuchajcie, jest też ustawa o ochronie przyrody. Jeżeli na przykład byśmy zniszczyli taki gatunek cenny, to jest nawet napisane w tej ustawie, że może być nawet areszt. No bo ja my wiem, możemy bo nie tak wiedzieć, samo jak... że taka malutka roślinka, a jest ona cenna na skalę europejską na przykład, może nie? Być. I możemy ją zniszczyć. Także czasami ani świadomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. Także... Kłady i krosy to jest rycie, nie? To jest rycie. To nie jest turystyka. Piesza, dlatego dla niektórych las jest świętością, że lubi tam iść na spacer, lubi sobie pojeździć rowerem, pobiegać. I teraz tak, jak połączymy to z hałasem, połączymy to z ryciem, no to powoli robi się tutaj konflikt, tak? Tak. A my nie chcemy konfliktu, chcemy uprawiać sporty, nawet ekstremalne. Dlatego co? Zapraszamy z lasu na tory. Tak. Te tory są często przystosowane, często są też z lasami. No i fajnie tak się złożyło, że koło nas będzie tor. I fajnie, że właśnie takie tory powstają. I to jest super, że właśnie takie miejsca wykorzystać. Bo tak jeździliśmy po żwirowniach, ale to jest 180 km, 200. Trzeba mieć czym to przetransportować, tak. I robi się problem. I nie mają gdzie jeździć ludzie, nie? Dlatego na naszym terenie taki
na terenie Nadleśnictwa Dobrzeżywice. Taki tor jest, pod Lipnem. No jedziemy właśnie no, też. No to dlatego mówię. Super. Kuba, do Lipna też jedziemy. To tam naprawdę użyjecie, no. Także... Widzisz? No, słuchajcie, dobra, czy... Słuchajcie, ja wam tylko jeszcze coś powiem. Ale biały tak. Jesteś. Bo, no ty jak też. No bo tak, generalnie... No tych przepisów no, ludzie nie znają, tak nie wiedzą. No coś tam wiedzą, coś słyszą. Najczęściej to w telewizji mówią, jak jakiś wypadek się stanie, coś się stanie. Coś faktycznie się stanie. I wtedy mówią, że nie wolno do lasu wjeżdżać, nie to, nie tamto. Ale tak, takiej edukacji nie ma, nie? No to nawet fajnie, że tak, mój no, widz tutaj... Super, no cieszę się. Jest dobry dzień. No. No i w ogóle postawa panów, nie? Jako straż leśna. Wolimy edukować niż kagać. Patrzmy na siebie trochę... A mam pytanie, a jakbym faktycznie wjechał no już tą drogę, tą leśną, to też taka by była interwencja, czy by było inaczej? Raczej zawsze jest pouczenie z pierwszym razem. Zawsze. Jeżeli ktoś się powtórzy, to wtedy oczywiście może mnożyć karę. Tak, grzywą, tak. Nie? Ale staram się zawsze edukować. Ale jeżeli byście widzieli, że te bączki robimy koło tego, to już by było inaczej. To nie obiecuję, żeby było tak lekko. I tak miło. Tym bardziej, że dodam, że wiele służb mamy z policją, około 40-50 rocznie. A jak już ktoś kręci te bączki, no to już nie ma. Nie kończy się na wjeździe do lasu, tylko jest rozliczenie całego pojazdu. Czy ma ubezpieczenie, czy ma, czy ma zarejestrowane, czy nie wchodzą inne przepisy jeszcze w grę. Że to nie jest już wtedy te 500 zł, tylko może sięgnąć kilku tysięcy złotych. No ale to buduje niepotrzebną nienawiść po prostu. Także kończmy na pogadance. I teraz jeszcze chciałem coś jedną taką rzecz powiedzieć. Tak dziś, jak tylko koledzy kupili tą żwirownię, nie? To ja sobie mówię tak, Jarek, no ja bym nie chciał, żeby zwierzęta przyszły do mnie do ogrodu i mi poryły moją trawę, co ciągle o nią dbam. Czy tam na przykład, nie wiem, drzewka, tak, czy coś, nie? Tak, my też sobie tego właśnie nie życzymy, to po pierwsze. A po drugie, trzeba pamiętać, ja to mówię nawet dzieciom, które przychodzą tutaj do nadleśnictwa, my jesteśmy gościem w lesie, tak? Zobaczcie, tak. Pan no ja właśnie tak, się. Właśnie... Te drzewa, tak, no te 70-80 lat muszą rosnąć. Zobaczcie, tak. To sadziliśmy, nie my, to sadzili nasi poprzednicy, tak. Też leśnicy. I teraz tak, to wszystko, co jest pod spodem, jest cenne, bo tak, bo utrzymuje wilgoć. Mhm. Żeby drzewo rosło, musi tą wilgoć mieć. Tak. Muszą być korzystne grzyby. Jeżeli jest wilgoć, jest mech, i po prostu rosną grzyby. To wszystko ma sens, słuchajcie. To nie jest, prawo nie jest stworzone tak, bo żeby nam robić problem, nie? No tak, tak. Ja na przykład uczyłam się 10 lat zawodu i każdy ten element tego lasu jest potrzebny, jest cenny. I trzeba się po prostu naprawdę zastanowić, trzeba być profesjonalistą w tym, co się robi. Mhm. Jeżeli jestem sportowcem, zachowuję się fair, jestem po jasnej stronie. To było jeździć, nie? Tak, no my jesteśmy gościem w lesie. Pamiętajmy, że wchodzimy do czyjegoś domu. A jak się trzeba zachować w czymś domu? No tak, jak, nie hałasować, dobrze, grzecznie, z szacunkiem do mieszkańców, którzy tam są. No, ja w super. Ogóle lubię, jak wszyscy się szanują, nie lubię dokładnie. Jakiegoś, i te, no nie chciałbym, żeby właśnie mnie też widzieli za jakiegoś bandytę, nie? I w ogóle wszystkich, którzy jeżdżą w offroadzie, czy tak. Motocyklami, czy tak. Quadami. A jak no, nie widać, taka tego. Umiejętność radzenia sobie w trudnym terenie też w wielu zawodach jest wykorzystywana, tak? Także ta pasja i ta umiejętność jest bardzo cenna. Tak. Teraz tak, można to robić zgodnie z prawem, można to robić na torach, można się bawić, szlifować swoje umiejętności. I taki przykład mamy, bo nasz kolega, leśnik, jeździ po torze w Lipnie. Jest zapalonym krosowcem. Także, a może a chcecie go poznać? No bym chciał go poznać. To co, no to zapraszam dalej. Dobra. Idziemy chodź, do kolegi. To ja jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie tego, że lasy nie tylko tutaj zajmują się karaniem ewentualnych sprawców tych czynów, ale wychodzimy też lekko naprzód. W tym sensie, że w Plaskoszu koło Tucholi jest tor motokrosowy. Nie byliście tam kiedyś? Nie, nie byliśmy. No to warto zobaczyć. Koło Tucholi. Ośrodek lasów tak. Państwowych. Także my też chcemy zapewnić, jakby dać zaplecze, gdzie można się przeszaleć, można poćwiczyć, można pojeździć. Kamery są, tak? Kamery są. A oprócz tego, w takich miejscach, gdzie jest... No widzimy, że tam rzeczywiście jest więcej... Tam gdzieś tam też strumienie porozjeżdżane. Tak. Aha. Cenne siedliska, które są rozjeżdżane. Tam montujemy kamery. O. I też... Fotopułapki. Tak, fotopułapki. Tak. Oprócz tego trzeba pamiętać, że nie jesteśmy anonimowi w lesie.
Ludzie tu chodzą, spacerują, jeżdżą na rowerze. Jest taki krajowy rejestr zagrożeń. Takie miejsce w internecie, gdzie każdy może wrzucić na przykład informacje, że tu i tu jest rozjeżdżany las. Ludzie namierzają sami. Po prostu sami, czyli są dodatkowymi strażnikami. Tak. Dokładnie tak. To jest strona prowadzona przez policję. Także oni też na to reagują. No mnie w rejestrach nie macie, także nie mogłem czegoś takiego robić. Nie. Właśnie liczymy, że będzie więcej takich ludzi jak pan. Mhm. Znaczy no my staramy się zawsze szukać tych miejsc. Jeździmy po Polsce i... Niech powstaje ich jak najwięcej, to znaczy, żeby po prostu nie musieć jechać kupę kilometrów po to, żeby... Nie lubię też jeździć na obciachu jakimś, nie? Na jakimś tam... Wiecie o co chodzi, nie? Tak. Takim... No bo niepewnie się człowiek czuje, nie? Po co? Po co się gonić, nagrażać na... Może być fajnie. I to wcale nie jest jakimś plusem dla kogoś, bo niektórzy sobie pomyślą, no tak... Wezmę i zrobię coś ekstrawaganckiego, tak, czyli zryję las albo nie wiem i ucieknę. No i to jest coś fajnego. To nie jest nic fajnego. Nie jest nic fajnego. I a tu co tu jest takie? To jest takie miejsce, w którym można sobie posiedzieć, zrobić sobie ognisko. Patrz, Kuba. Zaznaczone legalnie, tak? Koniecznie. Takie miejsca udostępniamy wieża, właśnie. Tu tam jest. Tak, o, widzę ją. Na pierwszy zeł. Ale zasypało u nas takie słońce, nie? No zmieniła się pogoda. To jest ta wieża. Ja tych drzwi otwarte zostawiłeś? O ja cię. Z wrażenia chyba. Na widoku. No. To ja pójdę może po kolegę. Dobrze. Krosowca. To my się chyba już pożegnamy. W każdym razie dziękujemy tutaj za miłe spotkanie. Dzięki. Jak ci się podobają panowie strażnicy? No. Podobają? No. Ja będę ci zrobić sobie razem.